No to będzie niesamowite wydarzenie. Mam nadzieję, że Państwo jesteście na to gotowi. Tutaj zderzenie niesamowitych mocy, o których wspominaliśmy. 625 koni pod maską BMW M5 Competition. To niesamowita moc. Zobaczymy, czy sprosta... Dwa razy większa niż moc silnika samolotu. No zobaczymy, jak to będzie. No, Artur już pokazuje, że on ma też tajną broń. Czyżby chciał tam smugaczami troszeczkę poprzeszkadzać? Zobaczymy. No, ale proszę Państwa, możemy zobaczyć, że jest taka prędkość samolotu i samochodu, której poruszają się niemalże w jednej linii. Ale pod maską BMW, słuchajcie, 625 koni mechanicznych, niesamowite przyspieszenie, 3,3 sekundy do setki. To po prostu wbija w siedzenie. Sam nie wiem, zobaczymy, która z tych maszyn będzie miała dzisiaj zdecydowaną przewagę. Już wiemy, o której będzie można spotkać się z pilotami z Arabii Saudyjskiej. Będzie to godzina 16 i to miejsce spotkań to namiot spotkań z pilotami. Po prawej stronie od sceny, jeżeli na nas spojrzycie. Ale my w tym momencie spoglądamy nerwowo na płytę lotniska, no bo tam przecież będzie działo się wiele. Tak, tak, tak. No zobaczymy. Nie ma co tutaj zdradzać wybitnej tajemnicy, że zwykle start wygrywa samochód, znaczy bez dwóch zdań. Ile oglądałem takich wyścigów, tak zawsze to wyglądało, że... No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. 300 koni mocy samolot, ponad 600 koni mocy silnik w BMW. Widzimy tego demona czarny, który tam się już czai. Drodzy Państwo, czy jesteście gotowi na ten wyścig? No to za moment już słyszeliśmy, że Artur mówi, że jest gotowy. Ha, ciekawostka, że oni też musieli uzyskać zgodę tutejszej wieży na to, by rozpocząć ten wyścig i wystartowali. No i się rozpoczął. No i zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, jak szybko i dogania BMW, chociaż przecież nie startowali z jednego miejsca. No teraz są identycznie, mają jednakową prędkość i teraz wygląda na to, że samochód jest szybszy z naszej perspektywy. Wszystkie 625 koni zaprzęgnięte do działania. No i no dobrze, może no, Państwo teraz... widzieli, my niekoniecznie stąd, jak tam taka sytuacja na końcu się uplasowała, ale zobaczymy za moment. No i teraz Artur musiał nabrać wysokości, no bo musieliśmy jakoś przeliczyć ten czas, który BMW potrzebuje na to, by wyhamować, zawrócić, no i by znów pędzić w prawą stronę teraz po drodze startowej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Maszyna Artura Kielaka może w powietrzu rozwinąć ponad 300 km na godzinę, a BMW... No patrzymy, czy już pędzą w naszą stronę. Wyglądamy ich tam. Pędzą w naszą stronę. Rewelacyjny moment do zrobienia fantastycznego zdjęcia. 625 koni, napęd 4x4. To oczywiście najnowszy model BMW M5 Competition. Wielkie brawa. No i Artur, jak widzimy, w pozycji odwróconej. Minimalnie nad ziemią. Aj, jakże piękny wyścig. Czy jest no i teraz jeszcze coś BMW dla nas przygotowali? Poczekaj, zawraca. No i teraz jeszcze zakręt w prawo, taki dość łagodny łuk. No oni muszą mieć równe warunki, także też BMW ma start w ruchu, nie od zera, no bo przecież samolot też jest w ruchu. No i teraz już samochód startuje.
No i już ich widzimy. No i proszę, naprawdę nabiera prędkości samochód i o włos chyba nawet dogonił Artura. Tak jednym uchem usłyszałem, że prędkość, z którą Artur podchodził tutaj na próg pasa, to było około 150 km na godzinę, dość wolno. No ale samochód musiał się rozpędzić. Jeżeli, moi drodzy Państwo, macie wątpliwości, kto wygrał ten wyścig, to zachęcamy i zapraszamy, abyście udali się na stanowisko BMW Bavaria Motors. No i tam można będzie pewnie porozmawiać z kierowcą, będzie można się dowiedzieć. Oni zresztą byli w rewelacyjnym miejscu, aby obserwować koniec tego wyścigu. No ja z chęcią też sam się przejdę i dowiem, bo my tutaj do końca tego nie widzieliśmy. No dobrze, ale już pędzą w naszą stronę, Jacku, i znów z zawrotną prędkością i znów Artur... No niemalże dotyka ziemi. Ciekawe, czy kierowca BMW widzi go w lusterku. No jest to całkiem możliwe, ale myślę, że przy takiej prędkości no raczej spogląda do przodu. Wielkie brawa! No oczywiście ten wyścig nakręca Lotos RBB, także tutaj no, paliwo było najwyższej jakości. No paliwo w samolocie... Też zapewne robi swoje wrażenie, nafta lotnicza. Wielkie brawa, Artur Kielak. Poproszę o gotowość. No i mam wrażenie, że za chwileczkę też zobaczymy drugiego bohatera tego wyścigu. Naszą drugą gwiazdę jest to BMW M5 Competition. A, to będzie też mijanka z tego, co widzę. No więc szansa na zrobienie zdjęcia w punkcie. Uwaga, bądźcie gotowi. I Artur jakże nisko Artur w pozycji odwróconej. W pozycji odwróconej i BMW vis-a-vis. O ile kierowca wystawi ręce, teraz. To też może odlecieć przy tej prędkości. Rewelacja, wielkie brawa. Odłożę się od zespołu. Ja prezentuję maksimum możliwości samolotu. Jak nam wskazuje w zasadzie, prawda? Tak, tak. A kto jest liderem u was? Pułkownik Dariusz Stachurski. Jak coś, to możesz zapytać o tej chwili, dobrze, ja dobrze. To ty może twoje nazwisko można czytać tak naprawdę na milion sposobów. Tak. Tak. A, czyli nie. Na sekundę. Nie, nie. Gadacie, gadacie. Ono będzie teraz zapracało i będzie jechało na... Kielaka już jest zawarty, czy już rokowa? Kielaka fantazja jest rokowa, rokowa. Słuchajcie, moi drodzy Państwo, niesamowity pokaz, niesamowity wyścig. Wielkie brawa raz jeszcze dla kierowcy BMW M5 Competition oraz Artura Kielaka. Dziękujemy serdecznie.